Czy w Polsce zabraknie węgla opałowego? Będę mówił z perspektywy branży, z perspektywy sprzedawców, jak my to widzimy, jak my to oceniamy. Zanim dojdziemy do próby odpowiedzenia sobie na to pytanie, będę chciał też przeprowadzić Państwa przez wydarzenia ostatnich kilku miesięcy od ostatniego kwartału ubiegłego roku, bo to tak naprawdę da nam pełen obraz sytuacji, w której się znaleźliśmy. Bardzo króciutka charakterystyka krajowego rynku węgla. Proszę Państwa, krajowa produkcja węgla energetycznego to około 42 miliony ton. W tym krajowa produkcja węgla opałowego to 4,5 do 5 milionów ton. Z kolei konsumpcja to, tu pracujemy na danych ubiegłorocznych, konsumpcja to 57 milionów ton, w tym węgla opałowego 9. Import węgla energetycznego to 10 milionów ton, w tym import węgla opałowego 4,5, a więc bardzo znacząca część. Dominujące kierunki importu do 16 kwietnia, czyli do dnia wprowadzenia embarga na węgiel z Rosji, to Rosja w 80%, w 10-15% Kazachstan i pozostałe kierunki. Jeśli chodzi o podaż węgla opałowego, to oczywiście mamy krajowych producentów, Polską Grupę Górniczą, Tauron Wydobycie, Bogdanka, PGE Silesia i kilka pomniejszych podmiotów. Natomiast jeśli chodzi o import, mamy PGE Paliwa, Węglokoks i kilkadziesiąt podmiotów, w tym kilkanaście, powiedzmy, znaczących podmiotów prywatnych, co też się bardzo mocno pozmieniało, dlatego że do niedawna było wiele podmiotów polskich pracujących na wschodniej granicy, które zajmowały się importem węgla ze wschodu. W tej chwili ten rynek podlega bardzo gwałtownym przeobrażeniom. Jeśli chodzi o dystrybucję, my jako Izba zrzeszamy ponad 100 przedstawicieli branży, natomiast zarejestrowanych podmiotów handlujących węglem w kraju jest około 4, zarejestrowanych i aktywnie działających na rynku jest około 4 do 5 tysięcy podmiotów, także jest to rynek bardzo konkurencyjny, bardzo rozdrobniony. Jeśli chodzi o popyt, no jest on stały w krótkim i średnim terminie uzależniony przede wszystkim od uwarunkowań pogodowych, od temperatur i charakteryzuje się nieelastyczną krzywą popytu. Co to znaczy? Chciałbym zacząć od takiego bardzo króciutkiego wykładu z ekonomii, bo będzie miało to znaczenie dla wszystkiego, co będę mówił dalej i będę do tych wykresów wracał wielokrotnie. Proszę Państwa, w ekonomii, i to jest coś, co tak naprawdę generując szoki podażowe na rynku, należałoby wziąć pod uwagę w pierwszej kolejności, bo to ma bardzo wielkie znaczenie. Rynek węgla opałowego charakteryzuje się nieelastyczną krzywą popytu. Co to znaczy? Generalnie im większa zależność od danego produktu, tym bardziej nieelastyczna krzywa popytu. Czyli możemy sobie założyć, patrząc na ten wykres, że to, co widzimy po lewej stronie, na osi Y mamy cenę, na osi X mamy ilość, S to jest podaż, D to jest popyt. I teraz tak, wykres po lewej stronie pokazuje nieelastyczną krzywą popytu, tak? Wykres po prawej stronie pokazuje elastyczną. Możemy założyć, że po lewej stronie to jest węgiel, czyli właśnie coś, co musimy kupować, bo mamy kocioł na węgiel i nie jesteśmy w stanie tam włożyć czy zasypać innego paliwa. Natomiast wykres po prawej stronie to mogą być na przykład telewizory, czyli coś, co możemy, ale nie musimy kupować, tak? I teraz, jeżeli mamy szok na rynku podaży, czy zmniejszenie podaży, co jest reprezentowane przez przejście od krzywej różowej S1 do S2. W przypadku dóbr, gdzie ta krzywa popytu jest elastyczna, czyli wykres po prawej stronie, gdzie mówimy o tych przykładowych telewizorach, zmniejszenie podaży powoduje relatywnie niewielki wzrost cen. Dlatego, że no, możemy kupić te telewizory, nie musimy, tak? Natomiast w przypadku dóbr, które są konieczne i niezbędne do funkcjonowania, zmniejszenie, czy ten szok podażowy o tej samej skali powoduje niewspółmiernie większy wzrost cen. I proszę o tym pamiętać, będę do tego wykresu, szczególnie z nieelastyczną krzywą popytu, wracał jeszcze wielokrotnie, dlatego że na przestrzeni właśnie ostatnich kilku miesięcy
mieliśmy nieprzerwany ciąg szoków właśnie podażowych, przede wszystkim w kierunku zmniejszenia podaży węgla na rynku. Proszę Państwa, krótka podróż w czasie. Wracamy do 2021 roku i do pierwszego kwartału 2022, do momentu, kiedy zaczęła się wojna na Ukrainie. Proszę Państwa, w ubiegły rok weszliśmy z ogromnymi zapasami węgla. Wtedy mieliśmy problem zupełnie odwrotny do dzisiejszego, bo był problem nadmiaru węgla na rynku. Około 5 milionów ton węgla na zwałach, w górnictwie, w energetyce, składy opału zasypane węglem. Ceny oscylowały wtedy w granicach 700-900 zł. To były takie ceny, do których społeczeństwo było przyzwyczajone, które funkcjonowały przez ostatnich kilka lat. Dalej, w trzecim kwartale już tu pojawił się z kolei szok ze strony popytu, który wynikał ze strony nie z uwarunkowań naszych krajowych, lokalnych, natomiast z uwarunkowań światowych. Przebudzenie pokowidowe, Chiny ruszają na zakupy węgla, stymulując popyt, ceny węgla zaczynają rosnąć. Druga kwestia, nadwyżki pieniądza, które w wielu gospodarkach światowych były wydrukowane i wpuszczone na rynki w trakcie COVID-u, też szukają ujścia, więc stymulują wzrost cen surowców. Czym to się objawiło? Proszę Państwa, indeks ARA, to jest indeks reprezentujący ceny miałów energetycznych w europejskich portach Amsterdam, Rotterdam, Antwerpia, wzrasta od 1 stycznia 2021 do 10 października tego samego roku czterokrotnie, z 60 na 240 dolarów. Dalej jest lekka korekta i kontynuacja wzrostów. Także tu mamy pierwszy wzrost cen wynikający na rynkach światowych, wynikający ze strony popytowej światowej, zewnętrznej. Proszę Państwa, czwarty kwartał 2021, w tych warunkach, kiedy te ceny już rosną, światowe, wynikające z popytu, co się dzieje? Krajowy, największy producent węgla w kraju zmniejsza poziom realizacji umów o około 20%. Takie dane mamy od naszych członków. Co się dzieje na rynku krajowym, czy nawet szerzej na rynku europejskim? Popyt na węgiel dalej rośnie. Dlaczego? Z jednej strony ceny węgla już bardzo mocno wzrosły, bo czterokrotnie, natomiast ceny gazu wzrosły w tym samym czasie 6-7-krotnie, co sprawia, że pomimo wysokich cen węgiel dalej jest paliwem dużo bardziej atrakcyjnym niż gaz. Więc następuje tam, w tych gospodarkach, gdzie jest taka możliwość, gdzie są zarówno generacja energii z gazu, jak i z węgla, jest mocne przekierowanie w kierunku właśnie węgla, czyli dalej zwiększa się popyt na węgiel. W warunkach naszych krajowych, w związku z tym, że Polska generuje ogromną część energii elektrycznej właśnie z węgla, następuje eksport energii, taniej polskiej energii elektrycznej do krajów ościennych. Co się dzieje w efekcie tych wszystkich zdarzeń? Ceny detaliczne węgla na punktach sprzedaży rosną z wcześniejszych 700-900 zł dwukrotnie do przedziału 1400-1800 zł. Tu warto zauważyć, że do tego jeszcze będziemy wracać. W 2021 roku zaimportowaliśmy 10 milionów ton węgla, z czego 8 milionów ton z Rosji. Dlaczego? No, tu przyczyny są różne. Przede wszystkim cena, logistyka relatywnie łatwa i też całkiem przyzwoita jakość tych węgli. Proszę Państwa, w 2021 roku zużyliśmy ponad bieżącą krajową produkcję. Mówię tutaj o węglu, zużyliśmy ponad bieżącą krajową produkcję, 5 milionów ton węgla, tego, który był na zwałach, 10 milionów ton węgla, tego, który zaimportowaliśmy i tu w nawiasie 2 miliony ton. Dlaczego 2 miliony? Bo według szacunków Izby to jest ilość, której zabrakło na krajowym rynku w końcówce roku, żeby powstrzymać ten wzrost cen, który mieliśmy widoczny, ten dwukrotny wzrost cen. Co się dzieje dalej? Jeszcze przed rozpoczęciem wojny już manewry wojskowe za naszą wschodnią granicą
utrudniają dostawy węgla ze wschodu. Rosjanie już tam szykują się do wojny, przewożą czołgi. Na początku to miały być tylko manewry czy jakaś taka emanacja siły. Natomiast no, nie ma przepustowości dla węgla ze wschodu. Już pojawiają się pierwsze ograniczenia podażowe. Atmosfera staje się już gorąca i węgiel staje się tematem niedzielnych rozmów przy obiedzie, a to dopiero początek. Wojna na Ukrainie. Proszę Państwa, 24 lutego, inwazja Rosji na Ukrainę. Nie trzeba długo czekać. Już 8 marca indeks cen ARA osiąga prawie $460 za tonę. Następnie koryguje się do około $300. W międzyczasie jeszcze, w związku z podniesionym poziomem ryzyka, jak to zwykle w takich sytuacjach bywa, rynki finansowe uciekają do twardych walut, w związku z czym dolar drożeje z 4 na 4,60. W związku z tym ten wzrost cen węgla światowych na polskim rynku jest jeszcze bardziej odczuwalny. Tak jak wcześniej wspomniałem, przerwane łańcuchy dostaw z kierunków wschodnich. Teraz już w wyniku nie manewrów, a wojny. W tym okresie, tuż po rozpoczęciu wojny, ceny węgla na składach skaczą do poziomu 1600-2200 zł. Co i tutaj ważne zjawisko, czyli mamy, kurczy nam się podaż węgla ze świata, z zewnątrz, z kierunku wschodniego. W międzyczasie, jak należałoby na to zareagować, należałoby zwiększyć podaż węgla krajowego. Natomiast największy producent węgla w Polsce realizuje dostawy do sieci sprzedaży na poziomie zaledwie około 50%. Także zmniejsza nam się jednocześnie na rynku zarówno podaż węgla importowanego, jak i węgla krajowego. Pamiętajcie Państwo o tym, co było na tym pierwszym wykresie. Jeżeli mamy szok podażowy, przy nieelastycznej krzywej popytu, ten wzrost cen jest niewspółmiernie wielki i takie zjawisko mieliśmy okazję zaobserwować. Oprócz tego pojawia się jeszcze wzmożony popyt. Polacy kupują najpotrzebniejsze dobra, makaron, papier toaletowy, to co mieliśmy okazję zaobserwować w trakcie COVID-u i także węgiel, żeby, no, co racjonalne, żeby zabezpieczyć się w podstawowe dobra. Te strzałki, które Państwo widzicie na slajdach, czarne, czerwone, one, to postawiłem te strzałki przy poszczególnych punktach. Tam, proszę Państwa, gdzie jest wzrost cen wynikający z przyczyn zewnętrznych, rynkowych, to są to strzałki czarne. Strzałki czerwone oznaczają wzrost cen wynikający z przyczyn związanych albo z działalnością producentów, albo z różnego rodzaju działaniami politycznymi, które też miały wpływ na ten wzrost cen. Proszę Państwa, embargo na rosyjski węgiel. Mamy dwa embarga. Unia Europejska na początku kwietnia ogłosiła embargo na węgiel z Rosji. Zrobiła to w sposób dość racjonalny, biorąc pod uwagę to, że znacząca część węgla spalanego u naszych zachodnich sąsiadów pochodziła właśnie z kierunku wschodniego. Unia dała sobie czas do 10 sierpnia na to, żeby zatowarować się w odpowiedniej ilości węgla, na spokojnie do tego embarga się przygotować. Dopiero niedługo, czyli 10 sierpnia, będzie ten moment odcięcia, kiedy do Unii Europejskiej nie będzie już mógł wjeżdżać węgiel rosyjski. W naszym krajowym wydaniu zrobiliśmy to zupełnie inaczej. Embargo zostało ogłoszone, podpisane, ustawa została podpisana przez prezydenta 15 kwietnia i embargo zaczęło obowiązywać już następnego dnia, 16 kwietnia. Od Wielkiej Soboty żadna, ani jedna tona węgla rosyjskiego nie wjechała do Polski. Co robi Rosja w odwecie za nasze embargo? Począwszy od początku maja skutecznie utrudnia tranzyt węgla z Kazachstanu, gdzie węgiel z Kazachstanu mógłby być tym takim bezpośrednim źródłem zastępującym węgiel pochodzący z Rosji. Warto też przy tym wszystkim zauważyć, że te 8 milionów ton węgla, które do Polski przyjeżdżało z Rosji,
to jedynie 4% eksportu, całego eksportu węgla rosyjskiego, czyli no, niewielki pstryczek dla Rosji. Natomiast jak zobaczymy za chwilę, bardzo poważne konsekwencje dla naszego krajowego rynku. Co więcej, przed granicą, w związku z tym, że to odcięcie było takie nagłe i niespodziewane, przed granicą zostaje niskie kilkaset tysięcy ton węgla importowanego przez krajowe podmioty, które później musiały sobie z tym jakoś radzić, sprzedawać ten węgiel ze stratą w świat. My jako Izba, jako pierwsi jedyni, mam wrażenie, zachowaliśmy się jako dobrzy sygnaliści. Wysłaliśmy list otwarty do pana premiera Mateusza Morawieckiego 25 kwietnia, w którym zasygnalizowaliśmy, że te zdarzenia będą miały reperkusje w postaci niedoborów i wysokich cen węgla. Postulowaliśmy już wtedy obniżkę VAT-u na węgiel, aby w jakiś sposób zminimalizować efekt tych wzrostów dla naszych klientów. I postulowaliśmy także o to, aby w jak największym stopniu przekierować krajową produkcję dobrych jakościowo węgli nadających się dla sektora opałowego na rynek krajowy, a z kolei ten import, który miałby wpływać na nasz rynek z kierunku portów, przekierować do dużej energetyki. Tu pojawiły się jeszcze kolejna czerwona strzałeczka, kolejny problem. W ramach tej ustawy pojawił się zapis, który wskoczył do ustawy dopiero gdzieś na etapie Senatu, oświadczenia o pochodzeniu węgla. Teraz proszę Państwa, każdy kupujący węgiel, oprócz świadectwa jakości węgla, oprócz dokumentów akcyzowych, dostaje także oświadczenie o pochodzeniu węgla. To wydawać by się mogło taka drobnostka, niestety tam są wymagane w takim świadectwie bardzo szczegółowe informacje dotyczące, kiedy węgiel przekroczył granicę w przypadku węgla importowanego, kiedy został nabyty w przypadku węgla krajowego. To spowodowało bardzo poważne reperkusje. Wiele firm, aby dostosować się do tego, musiały wstrzymać działalność w niektórych przypadkach nawet do 14 dni, aby dostosować swoje systemy komputerowe do wystawiania takich świadectw. Nie mówię tego, żeby się żalić, tylko mówię to, żeby pokazać, że w sytuacji, kiedy tego rynku węgla brakuje, klienci chcą go kupować, sytuacja jest bardzo niepewna. Jeszcze powstaje taka sytuacja, że ogranicza się podaż tego węgla właśnie przez takie działania, że no, podmioty muszą się do tego dostosować. Tak? Zresztą w branży też chodził taki żart nawet, że w tej ustawie też były zapisy o możliwości zamrażania majątków oligarchów rosyjskich, że na terenie Polski, że oligarchowie rosyjscy mieli 1,5 miesiąca praktycznie na to, żeby upłynnić majątki i uciec z Polski. Natomiast polskie podmioty handlujące węglem miały świąteczny weekend wielkanocny na to, żeby dostosować się do nowych realiów. Proszę Państwa, do czego to doprowadziło? Ja tak może przedwcześnie trochę odpowiadam na pytanie, dalej będę ten wątek rozwijał. Natomiast tak, te liczby, które mieliśmy na jednym z poprzednich slajdów, czyli w 2020 zrobiliśmy takie proste porównanie. W 2021 roku to zużycie węgla ponad bieżącą produkcję to było 15, a powinno być tak naprawdę na rynku dodatkowe 17 milionów ton. Teraz tak, szacując, że do końca tego roku zaimportujemy około 11 milionów ton węgla, co wydaje się realne, i szacując, że krajowe wydobycie będzie bez zmian, bo nawet jeżeli będzie większe, to będzie większe podejrzewam, że o 200-300 tysięcy, jak mówią sami górnicy, to doprowadzi do niedoboru węgla na poziomie 4 do 6 milionów ton do końca roku, co w stosunku do tego, co prognozowaliśmy nawet jeszcze w kwietniu, jest wartością optymistyczną. Widzimy, że zakładaliśmy, że porty nie są z gumy. Widzimy, że z jednej strony ostatnie działania rządu, z drugiej strony prawdopodobnie też intensywna działalność podmiotów prywatnych, importerów prywatnych spowodowały, że ta przepustowość portów jest na całkiem przyzwoitym, wyższym niż oczekiwaliśmy wcześniej poziomie. Mimo wszystko na tą chwilę widzimy, że ten niedobór węgla do końca roku może wynieść między 4 a 6 milionów ton.
Z czego około 2,5 miliona ton to będzie niedobór w sektorze komunalno-bytowym, a liczba ta stanowi 27% całego rynku, tych 9 milionów. W przypadku bardziej srogiej zimy i większego zapotrzebowania na węgiel, no to będzie to odpowiednio większy procent. W przypadku energetyki i ciepłownictwa będzie to mniejszy brak, bo między 1,5 a 3,5 miliona ton, co stanowi zaledwie 7% tego segmentu rynku. Problem, jaki się pojawia, to to, że proszę Państwa, te 2,5 miliona ton dla sektora komunalno-bytowego to ilości w pewnym sensie nieuzupełnialne. Dlaczego? Dlatego, że ten węgiel, który przyjeżdża z portów, nawet jeżeli licząc w milionach ton przyjedzie odpowiednia ilość tych ton, to nie będą to właściwe sortymenty, dlatego że struktura rynku jest taka, że dalej na naszym rynku największą liczbę kotłów w polskich domach stanowią kotły zasypowe. One wymagają węgla o odpowiednio grubym uziarnieniu. Sortymenty takie jak orzech, kostka, mówimy o węglu takim jak pięść powiedzmy, czy troszkę drobniejszym. Natomiast te węgle, które przyjeżdżają do portów, to węgle o uziarnieniu 0 do 50 mm, w których ten udział węgla grubszego, czyli właśnie o uziarnieniu 40 mm i wyżej, jest niewielki, stanowi 10, maksymalnie 15%. Także ten brak jest niestety w pewnym sensie nieuzupełnialny. Dalej, proszę Państwa, jesteśmy w kwietniu, maju. Co się dzieje? Kolejny szok podażowy. Podaż węgla na rynek składów opału spada do około 40-50% normalnej sprzedaży w tym sektorze. Nastaje jakaś taka moda, gdzie producenci idą w sprzedaż bezpośrednią, chcą bezpośrednio obsługiwać klienta detalicznego, w związku z czym składy węgla są od tego węgla odcinane. Dystrybutorzy, którzy mają bezpośrednie umowy z kopalniami, są w dużym stopniu, no w połowie praktycznie, odcięci od węgla, w związku z czym zaczyna brakować tego węgla dla ich klientów, z kolei kolejnych mniejszych składów opału, które tej bardzo gęstej sieci, która tą dystrybucją na terenie kraju się zajmowała. Co się dzieje? Mamy zupełny rozjazd cenowy. Mamy, proszę Państwa, ceny węgla bezpośrednio na kopalni 1000 zł, około 1000 zł. Mamy cenę węgla, jeżeli ten węgiel jest u dystrybutora, na poziomie 1200, 1400, czasami 1600 zł. I mamy już cenę węgla importowanego na poziomie 2-3 tysiące w tym momencie. Tyle, że tego węgla krajowego brakuje, zarówno na kopalni, jak i u dystrybutorów. Węgiel importowany jest dostępny, za to bardzo drogi. To była też ta sytuacja, kiedy padały zarzuty odnośnie spekulacji węglem. Mam wrażenie, że w zdecydowanej większości niesłuszne, dlatego że, proszę Państwa, no, faktycznie był węgiel za 1000 zł na kopalni w bardzo ograniczonej ilości. Na składach najczęściej był węgiel importowany w cenie 2-3 tysiące złotych. Więc ktoś mógł sobie wyobrażać, że pośrednicy pracują na marżach rzędu 200%, co, tak jak mówię, w zdecydowanej większości nie było prawdą. Rośnie szara strefa w handlu węglem, bo przy takich dużych rozbieżnościach cen nawet klientom indywidualnym na ten węgiel w kopalni rzucają się wszyscy, ci, którzy go potrzebują, także ci, którzy go nie potrzebują, bo jest to cena w stosunku do rynkowej super promocyjna. Więc zaczyna się handel węglem na portalach internetowych bez akcyzy, bez VAT-u, tak po prostu. Proszę Państwa, zbliżamy się już do bieżących czasów. Jesteśmy w czerwcu, lipcu. Co się dzieje? Rząd ogłasza takie komunikaty, wychodzą wprost do ogrzewających się węglem. Nie kupujcie węgla, za chwilę węgiel będzie tańszy, powszechnie dostępny. Pada obietnica węgla za 996,60 zł. Co to powoduje? Projekt bardzo ambitny i być może z punktu widzenia takiego społecznego słuszny. Natomiast jakie są jego reperkusje? Klienci oczywiście, słysząc takie postulaty, wstrzymują zakupy praktycznie do teraz, czyli na okres około 2 miesięcy. Co się dzieje dalej?
Pośrednicy w takich realiach, kiedy słyszą o programie dopłat, widzą, że na rynku jedyny węgiel, którym są w stanie się w większej ilości zatowarować, jest drogi węgiel importowany, wstrzymują zakupy, bo boją się tego, że kupując drogi węgiel będą za chwilę konkurować z jakimś tanim dotowanym węglem. Prywatni importerzy też wstrzymują zakupy, no bo nie mają odbioru, dlatego że dystrybutorzy wstrzymują te zakupy. Jaki jest rezultat tego wszystkiego? Stąd kolejna czerwona strzałeczka, czyli kolejny szok podażowy, oczywiście na niekorzyść, na zmniejszenie podaży. Zmniejszenie podaży węgla z importu i kumulacja popytu, bo przecież ci klienci, którzy nie kupowali tego węgla przez ostatnie 2 miesiące, oni w końcu będą zmuszeni go kupić. Tylko będzie to zmasowane, będzie problem z dystrybucją, będzie problem z tym, żeby dowieźć ten węgiel dla wszystkich na czas. Tu też warto zauważyć taką rzecz, że lipiec to był okres maksymalnego magazynowania się składów węgla. Składy węgla z reguły już od wiosny w normalnych latach magazynowały ten węgiel po to, żeby przygotować się do sezonu, żeby właśnie poradzić sobie z tym szokiem sprzedażowym, bo tradycyjnie miesiące sierpień, wrzesień to są miesiące najbardziej wzmożonej sprzedaży węgla opałowego, co racjonalne tuż przed sezonem wszyscy ten węgiel chcą kupić. Co się stało? I jeszcze szczegóły tego programu dopłat do węgla, proszę Państwa. Firma wchodząca w taki program miała sprzedawać węgiel za 996,60 zł. Miała dostać dopłatę 1070 zł. I to w zasadzie na tym polegał ten program. Tyle, że przy węglu krajowym, który tak jak wcześniej Państwo widzieliście, był sprzedawany w cenach relatywnie niskich, ten program był nie do końca potrzebny. Poza tym w międzyczasie też pojawiła się koncepcja zupełnie innego modelu, bezpośredniego modelu dystrybucji węgla przez producentów krajowych. Także przy węglu krajowym ten program był niepotrzebny. Natomiast przy węglu importowanym, jak mógł on zadziałać w sytuacji, gdy ceny rynkowe węgla już w tym czasie sięgały 2,5–3 tysięcy, więc jak taki przedsiębiorca miałby sprzedać węgiel za ten niecały 1000 zł, żeby dostać 1070 zł, a co z pozostałą częścią, czyli z tą brakującą kwotą 500 do 1000 zł dla węgla importowanego? My wielokrotnie sygnalizowaliśmy ten problem, sugerowaliśmy rozwiązania, zarówno po pierwszym, jak i po drugim czytaniu tej ustawy, sugerowaliśmy, jak można było to poprawić. No niestety ustawa przeszła do samego końca praktycznie w niezmienionej formie. Tu jeszcze pojawiało się też kilka innych problemów, proszę Państwa. Ustawa przewidywała budżet na te dopłaty 1,5 miliarda w tym, do końca tego roku, 1,5 miliarda w przyszłym roku. Takie 1,5 miliarda przy tych założeniach pozwoliłoby na dofinansowanie 1,4 miliona ton węgla. Natomiast w sytuacji, kiedy cena rynkowa węgla to jest 3000 zł prawie, a węgiel z dopłatą kosztuje poniżej 1000 zł, chętnych do zakupu takiego węgla to nie byliby tylko ci, którzy mają puste piwnice. Każdy potraktowałby to jako promocję, chciałby kupić taki węgiel, więc zapotrzebowanie na ten węgiel to byłoby około 9 milionów ton. Dalej, kolejne problemy już takie, powiedzmy, mniejsze, ale też niezwykle ważne. Przedsiębiorcy mieli finansować ten program, czyli biorący w nim udział, mieli finansować go przez okres kilku miesięcy i dopiero po kilku miesiącach byłyby im zwracane te pieniądze. To proszę Państwa, w przypadku nawet niewielkiego składu chodziło o kwoty rzędu kilkuset tysięcy złotych do pół miliona nawet, gdzie często te składy nie dysponują nawet całym kapitałem obrotowym na takim poziomie. Kolejna sprawa niezwykle ważna. Program przewidywał, że przy przekroczeniu tej liczby 1,4 miliona ton on nie miał się skończyć, tylko kwota dopłaty miała maleć proporcjonalnie, czyli dochodził jeszcze element kasyna, bo przedsiębiorca wchodzący w taki program tak naprawdę do końca nie wiedział, czy dostanie 1070 zł dopłaty, czy jeżeli się nagle okaże, że chętnych na ten węgiel będzie dwukrotnie więcej, czy dostanie połowę z tej kwoty. Więc jak przedsiębiorca miał kalkulować kwotę dopłaty w swoich założeniach biznesowych, nie wiem. Sugerowaliśmy już na tamtym etapie także inne prostsze rozwiązania, jak na przykład bony wzorujące się w pewnym sensie na bonach hotelowych stosowanych w trakcie COVID-u, gdzie była już tak naprawdę gotowa infrastruktura techniczna do tego, żeby taki mechanizm w szybki i sprawny sposób wprowadzić.
Następnie poszedł komunikat medialny, że przedsiębiorcy nie zapisują się do programu. Proszę Państwa, to nas bardzo zaskoczyło, dlatego że ten komunikat wyszedł na kilka dni przed wejściem ustawy w życie i zanim jeszcze powstała niezbędna infrastruktura do tego, żeby się móc zapisywać do tego systemu. Także no, byliśmy niezwykle tym zaskoczeni. Ale faktycznie no, było to zgodne z naszymi oczekiwaniami. Spodziewaliśmy się, że ten program po prostu w tej formie, przy tych parametrach nie zagra. Program 3000, dopłaty 3000 zł na gospodarstwo domowe na zakup węgla. Tu odetchnęliśmy z ulgą, dlatego że w końcu ten, tak naprawdę w opinii branży każde rozwiązanie odmrażające sprzedaż węgla na tym etapie już było dobre. Po dwóch miesiącach praktycznie braku sprzedaży i tego kumulującego się popytu, który no, przyjdzie i będzie szturmował składy. No, widzimy tu pewne problemy typu chociażby tego typu, że spółdzielnie czy firmy, które też są mocno pokrzywdzone wysokimi cenami węgla, są tutaj pominięte. Ale słyszymy już także, że rząd planuje kolejne programy dopłat dla innych paliw. Być może tutaj też te podmioty, czy te grupy podmiotów będą ujęte. Kolejne działanie rządu, zawieszenie norm jakości paliw stałych. Decyzja słuszna i wyczekiwana w pewnym sensie przez branżę. Ona nie rozwiązuje problemu, natomiast łagodzi jego skutki. De facto, co to zawieszenie powoduje? Ano tyle, że można klienci, firmy handlujące węglem mogą sprzedawać węgiel, miały węglowe do kotłów poniżej 1 MW, czyli właśnie do tych małych kotłów domowych. Pojawia się tu jednak problem, że uchwały antysmogowe, które mamy już praktycznie w każdym województwie w Polsce, zakazują spalania tego typu paliw. Także przedsiębiorcy będą mogli je sprzedać, klienci będą mogli je kupić. Natomiast no, będąc, chcąc być po właściwej stronie prawa, klientom nie będzie wolno w myśl obowiązujących uchwał antysmogowych tych miał węglowych spalać. Gdzie te miały byłyby w pewnym sensie jakąś formą uzupełnienia tej dziury na rynku węgla opałowego, no bo ich nie było, a nagle mogą być w tym sektorze spalane. Proszę Państwa, jesteśmy już w sierpniu. Jaka jest perspektywa na kolejne miesiące, od praktycznie od teraz do końca roku? Pamiętacie Państwo, tam mówiłem, że tuż po wybuchu wojny indeks cen ARA wyskoczył na poziom $460. W tej chwili jesteśmy na poziomie około $390. Przy nadal dość wysokim kursie dolara. Jak wyglądają ceny węgla? To też tak chciałbym powiedzieć, żeby to było jasne, bo często właśnie oskarża się dystrybutorów węgla o to, że w tej chwili czerpią jakieś ponadnormatywne korzyści z handlu węglem. Ja zachęcam w tej chwili w tych trudnych warunkach każdego, kto tak uważa, żeby po prostu zaczął tym węglem handlować. Proszę Państwa, można kupić węgiel w porcie, półprodukt, bo to jest węgiel właśnie w granulacji 0,50, który jeszcze należy rozsiać. Cena takiego półproduktu w porcie to jest między 1800 a 2200 zł netto. Transport na skład takiego węgla, zależnie od lokalizacji, to jest między 50 a 150 zł. Ten węgiel należy rozsiać. Miał węglowy, który zostanie z takiego węgla, najczęściej należy sprzedaje się do ciepłownictwa czy energetyki ze stratą między 300 a 500 zł na tonie. Więc koszt takiego węgla na placu to jest między 2100 a 2800 zł netto. Dołóżmy jeszcze do tego VAT. Robi się koszt, tu jeszcze w tej kalkulacji, proszę Państwa, nie ma zysku przedsiębiorcy. Robi się koszt węgla na placu między 2600 a 3500 zł. Gdzie tu są te abnormalne zyski? Sytuacja w portach. Słuszne i faktycznie zauważalne już skuteczne działanie rządu, czyli priorytet dla węgla w portach. Ostatnie miesiące pokazały, że ta przepustowość portów jest no, większa niż nawet spodziewaliśmy się tego jeszcze w kwietniu. Mocno powyżej oczekiwań. Nadal istniejące wąskie gardła to z jednej strony okna portowe na rozładunek statków,
Z drugiej strony to kwestia logistyki już kolejowej, czyli wywóz węgla z portów. To są dwa wąskie gardła, które nadal mocno blokują dostępność tego węgla. I też docierają do nas takie sygnały od importerów uzupełniających właśnie braki węgla importem z Kazachstanu czy Kirgizji. Bardzo wydłużone procedury celne, trwające niejednokrotnie po 2-3 dni. Z jednej strony jest to zrozumiałe, no, celnicy starają się, żeby na pewno nie wpuścić do kraju węgla rosyjskiego pod flagą czy Kazachstanu, czy Kirgizji. Natomiast no, te procedury celne trwają dłużej niż mogłyby trwać, przynajmniej takie sygnały docierają do nas od importerów. Proszę Państwa, kolejne wydarzenie, interwencyjny zakup 4,5 miliona ton węgla przez Węglokoks i PGE Paliwa. To jest proces, który trwa dobrze, ale trochę późno. Szkoda, że to nie zaczęło się jeszcze przed wprowadzeniem embarga najlepiej, ale dobrze, że się dzieje. Tylko proszę Państwa, z tych, jak łatwo policzyć, tak, cały rynek węgla to jest około 9, węgla opałowego to jest około 9 milionów ton. Z tego importu, jeżeli wysieje się nawet 20% węgli opałowych, to będzie to 900 do miliona ton węgla. Czyli dalej brakuje nam 3,5-4,5 miliona ton. Sytuacja na składach opału. To, co już, o czym już wielokrotnie mówiłem, czyli to za chwilę spodziewamy się zderzenia spiętrzonego popytu z ostatnich 2 miesięcy z tą mniejszą niż, znacząco mniejszą podażą niż powinna być w tym momencie. Detaliczne ceny węgla już są w tej chwili na poziomie między 2,5 a 4 tysiące złotych. Detaliczne ceny węgla krajowego to tak naprawdę ciężko jest się wypowiadać, bo nie wiemy, jaka będzie polityka krajowych producentów na najbliższe kilka miesięcy. Zapasy na składach węgla, proszę Państwa, są na wyjątkowo niskim poziomie. Według naszych szacunków jest to maksymalnie 300 tysięcy ton, gdzie w normalnych warunkach o tej porze roku, tuż przed sezonem sprzedażowym, te zapasy często sięgały nawet 2 milionów ton węgla. Pojawiają się problemy z płynnością finansową. Proszę Państwa, taki pociąg węgla importowanego półtora roku temu kosztował 1 milion złotych. W tej chwili to jest to kwota prawie 5 milionów. Więc czy duże, czy małe podmioty, wszystkie są dotknięte tym problemem z płynnością w podobnej skali. Jest to bardzo znaczące ograniczenie, jeżeli chcielibyśmy zwiększać podaż. W międzyczasie też pojawiła się koncepcja nowego modelu dystrybucji składów węgla u największego producenta krajowego, co też jest jakimś takim krótkoterminowym, mam nadzieję tylko, ale jednak przerwaniem łańcucha dystrybucji. Jak sytuacja wygląda od strony klientów? Proszę Państwa, jakość powietrza, ja myślę, że tu pierwszą ofiarą tego, co się dzieje, będzie właśnie jakość powietrza. My się bardzo obawiamy tego, bo branża, mam wrażenie, przez ostatnie kilka lat zrobiła bardzo dużo ku temu, żeby jakość powietrza się poprawiała. Zostały wprowadzone normy jakości węgla, normy, standardy dla kotłów, uchwały antysmogowe, część paliw węglowych została z rynku opałowego wyeliminowana. Natomiast przy obecnych cenach węgla istnieje realne ryzyko, że będzie segregacja śmieci, ale na palne i niepalne, a te palne będą siedzieć na palne w dzień i palne w nocy, czyli te bardziej, te mniej dymiące. Kolejna sprawa, kolejną ofiarą tych zdarzeń, tych wysokich cen węgla będą gospodarstwa domowe. My, proszę Państwa, jako Izba co roku przeprowadzamy takie badanie na próbie 1000 gospodarstw domowych ogrzewających się węglem. Badamy kwestie związane z ubóstwem energetycznym. I proszę Państwa, to jest badanie ostatnie, jakie mamy z lutego tego roku, czyli bazujące na cenach zakupu jeszcze praktycznie rzecz biorąc z 4. kwartału ubiegłego roku, gdzie te ceny były w granicach 1000-1400 zł. Już wtedy 31% gospodarstw domowych ogrzewających się węglem wydawało 10%, co najmniej 10% swoich dochodów na zakup węgla.
tylko i wyłącznie węgla. 11%, kolejne 11% wydawało 20% i więcej dochodów swojego budżetu domowego na zakup węgla. Proszę Państwa, w krajach, gdzie istnieje, jak chociażby Wielka Brytania, gdzie istnieje oficjalna definicja ubóstwa energetycznego, gospodarstwa domowe, które wydają 10% i więcej budżetu domowego na wszystkie potrzeby związane z ciepłem i energią, już są klasyfikowane jako ubogie energetycznie. Tu tak to wygląda na wykresach. Ja już nie przedłużając, nie będę chciał tutaj wchodzić w szczegóły. Jedno, co ważne, to można zauważyć, że faktycznie od 2017 czy od 2018 roku do 2020 roku te wskaźniki związane z ubóstwem energetycznym ulegały poprawie. Natomiast teraz przy tych cenach węgla możemy się spodziewać, że tych gospodarstw domowych wydających co najmniej 10% dochodów na zakup węgla może być nie 31%, a 70%. Więc bardzo duża część tej grupy 3,5 miliona do 4 milionów gospodarstw domowych ogrzewających się węglem jest oficjalnie uboga energetycznie. Konkluzje i dalsze działania. Proszę Państwa, bo ja też nie chciałbym tutaj występować w roli osoby, która tylko krytykuje i nie sugeruje rozwiązań. Zresztą my zawsze tak przy okazji poszczególnych przepisów, poszczególnych ustaw, które w ramach tego procesu były procedowane, zawsze wychodziliśmy z konstruktywną krytyką, z propozycjami współpracy i z propozycjami rozwiązań. Bo mam wrażenie, że czasami z tego naszego niskiego poziomu sprzedawców węgla dostrzegamy więcej niż można dostrzec z poziomu Sejmu. Proszę Państwa, najlepszym rozwiązaniem, na które myślę już jest za późno, ale coś, co my sugerowaliśmy wielokrotnie, byłaby stabilizacja cen na poziomie 1600 do 2000 zł. Można to było zrobić w ten sposób, żeby podnieść ceny węgla krajowego do takich poziomów, aby właśnie ceny detaliczne odnalazły się w takim przedziale. To byłby ogromny zastrzyk. Z jednej strony przecież producenci krajowi też byli doświadczeni przez wzrost kosztów produkcji, koszty stali, prądu i tak dalej. Więc te koszty krajowych producentów nie są stałe i rosną w bardzo szybkim tempie. Z drugiej strony ten dodatkowy dochód pozwoliłby krajowym producentom na odbudowanie i zwiększenie mocy produkcyjnych w kolejnych latach. Natomiast dopłatę należałoby wtedy zastosować do węgla importowanego, aby z tych 3-3,5 tysiąca ton obniżyć jego cenę do właśnie tego przedziału 1600-2000 zł. I to byłaby jakaś forma złotego środka. Oczywiście byłoby to znacznie drożej niż te obiecywane wcześniej 1000 zł za tonę. Natomiast mam wrażenie i też tak rozmawiając z członkami Izby widzimy, że klienci, którzy już widzieli na rynku ceny węgla, raz, że braki węgla, dwa, ceny węgla na poziomie 2,5, 3,5, nawet 4000 zł w niektórych przypadkach, że byliby w stanie te poziomy cenowe zaakceptować. Czy w Polsce, odpowiadając na pytanie, to już po części było powiedziane, czy w Polsce zabraknie węgla opałowego? Tak, około 2,5 miliona ton, szczególnie w sortymentach grubych, tych, których nie sposób w odpowiedniej ilości zaimportować z nowych kierunków, tych bardziej egzotycznych jak Indonezja, Stany Zjednoczone, RPA czy Australia. Proszę Państwa, to też ważny czynnik, który należy wziąć pod uwagę i tu trudno nam jest spekulować, jakie będą zachowania klientów. Natomiast warto tu rozważyć, jak zachowa się strona popytowa, jak zachowają się klienci przy tak wysokich cenach węgla. Dlatego, że my cały czas szacujemy ten rynek na 9 milionów ton z poziomu podaży, jaka była niezbędna w poprzednich latach. Natomiast, co naturalne, przy tak wysokich cenach węgla Na pewno użytkownicy kotłów będą wprowadzać jakieś oszczędności. Może już w domu nie będzie wymagana temperatura, nie wiem, 21-22 stopnie, może wystarczy 19-18 i grubszy sweter. Może więcej będzie spalane drewna opałowego w tych kotłach zasypowych. Może jakieś inne paliwa, w jakiejś części także te nieszczęsne śmieci.
Więc być może ta luka może się okazać, że to nie będzie 2,5 miliona ton, może to będzie troszkę mniej właśnie ze względu na to zachowanie się klientów, którego no nie jesteśmy w stanie przewidzieć, bo nigdy jeszcze wcześniej nie spotkaliśmy się z aż tak dramatyczną sytuacją. Często zadawane pytanie także przez media, jak długo utrzymają się wysokie ceny węgla? Nie wiem. Proszę Państwa, w tej chwili no za chwilę zacznie obowiązywać embargo unijne. Jeszcze póki co cała Unia kontraktuje węgiel z tych samych kierunków egzotycznych, z których kontraktuje Polska. Także ta liczba chętnych na ograniczoną ilość węgla jest coraz większa, więc te ceny mogą być jeszcze wyższe, zanim będą niższe. A dlaczego twierdzę, że mogą być niższe? Tylko to mówię bardziej w perspektywie przyszłego roku. Z jednej strony no, liczymy na to, że pojawią się jakieś inwestycje w krajowym górnictwie, że ta produkcja krajowa będzie większa, czyli tego naszego rodzimego węgla będzie więcej. Z drugiej strony, proszę Państwa, te kraje jak właśnie producenckie, jak Indonezja, Kolumbia, tam stosuje się głównie odkrywkową produkcję węgla. Tam zwiększenie produkcji o 10, kilkanaście, 20% jest dużo łatwiejsze niż w naszych warunkach, więc no spodziewamy się, że te wysokie obecnie światowe ceny węgla zastymulują tamtych producentów do zwiększenia produkcji. Czyli z jednej strony zwiększenie podaży krajowej w jakimś niewielkim stopniu, w dużym stopniu zwiększenie podaży na rynkach światowych. Natomiast czego należy się spodziewać, jeśli chodzi o popyt? No, widzimy już pierwsze symptomy, może nie kryzysu, nie recesji, nie chciałbym krakać, natomiast w jakimś stopniu spowolnienia gospodarczego, to na pewno też wpłynie na zmniejszenie zapotrzebowania na węgiel. Szczególnie mam tutaj na myśli gospodarki azjatyckie, ale także Europę i Stany Zjednoczone, co no, takie zmniejszenie popytu na węgiel oczywiście też powinno wpłynąć docelowo na spadek cen. I kończąc, proszę Państwa, niezbędne dalsze działania, tak pozwoliliśmy sobie w ramach Izby wypunktować kilka kluczowych jeszcze spraw, które myślę należałoby brać pod uwagę przy rozwiązywaniu tych istniejących problemów z brakiem węgla. Po pierwsze to, o co zawsze prosimy, czyli dialog ze wszystkimi uczestnikami rynku. Ja nie ukrywam, że zależy nam tutaj na dialogu z nami, żeby jednak brać pod uwagę czasami nasze opinie. Mam nadzieję, że przez ostatnie kilka miesięcy pokazaliśmy, że są to opinie racjonalne i że po prostu no, dążymy do tego, żeby rozwiązać ten problem, żeby pomóc. Zwiększenie importu węgla jak najbardziej przez spółki państwowe, jak najbardziej tak, ale żeby nie odbyło się to kosztem kanibalizowania importu prywatnego, dlatego że no będziemy, może dojść do takiej sytuacji, że w statystykach będziemy liczyć ten węgiel dwukrotnie, tak? A tak naprawdę to spółki państwowe zaimportują węgiel, wypychając z rynku importerów prywatnych, w związku z czym no, żebyśmy przypadkiem nie liczyli tego węgla zaimportowanego dwukrotnie, bo jeżeli to się odbędzie kosztem właśnie importu prywatnego. Taka sugestia, może jakieś wsparcie kapitałowe importu prywatnego, czy także dystrybutorów węgla, jakieś gwarancje, linie kredytowe, akredytywy. Dlatego, że proszę Państwa, no to co już wcześniej mówiłem, w wyniku wzrostu cen węgla siedmiokrotnego, nawet najwięksi gracze, mam wrażenie, w tej chwili mają problemy płynnościowe. Tego węgla można by było zamawiać więcej, gdyby nie było ograniczeń właśnie kapitałowych. Plus oczywiście wysoki koszt pieniądza. W ubiegłym roku przy odpowiednio niskich stopach procentowych ten koszt w przypadku węgla opałowego był praktycznie pomijalny. Teraz proszę Państwa, każda zmagazynowana, dlaczego też firmy nie chcą na zapas magazynować węgla, każda zmagazynowana leżąca na placu tona węgla sfinansowana kredytem w tej chwili to koszt około 20 zł brutto dla takiego przedsiębiorcy, co też podraża finalnie koszt węgla dla klienta. Proszę Państwa, logistyka. Co można by dalej zrobić? Oczywiście konieczne jest dalsze udrażnianie przepustowości portów.
Też być może, ja nie mam rozeznania tutaj, jeśli chodzi o rynki europejskie, ale może warto by było pomyśleć nad importem węgla koleją czy szlakiem południowym, chociażby z Bułgarii, czy poprzez porty niemieckie, czy porty ARA. I też w razie konieczności, może warto by było wrócić jednak do naszego postulatu z kwietnia tego roku, a także ze stycznia, bo też przy okazji tarczy antyinflacyjnej też upominaliśmy się grzecznie o obniżenie podatku VAT na węgiel. Być może przy tych wysokich cenach, proszę Państwa, proszę zauważyć, że przy cenie węgla na poziomie 3,5 tysiąca złotych, prawie 1000 złotych to jest VAT. Więc to też byłaby jakaś ulga dla gospodarstw domowych. To krótkoterminowo. Długoterminowo kluczowe jest zwiększenie wydobycia krajowego. Mam nadzieję też, że te wydarzenia wojenne zwróciły naszą uwagę na kluczowy aspekt bezpieczeństwa energetycznego. Proszę Państwa, ze wszystkich nośników energii, no jednak węgiel jest w naszych realiach tym najbardziej stabilnym i przede wszystkim własnym paliwem. Więc może warto by było pomyśleć o strukturalnym odejściu od gazu na rzecz węgla. Nie mówię samego węgla, ale w rozsądnym połączeniu z OZE, a docelowo także może z energią z atomu. No i też kwestia, mam wrażenie, postawienia się często nieracjonalnej polityce Unii Europejskiej, która w dużym stopniu, mam wrażenie, wpędziła nas w te kłopoty. Dlaczego? Proszę Państwa, to widać na tym wykresie, który pozwoliłem sobie zapożyczyć z portalu Wysokie Napięcie. Ten wykres w bardzo ładny sposób pokazuje, co się działo od 80 roku z wydobyciem, które malało niemalże liniowo. Plany zawsze były, co kilka lat rewidowane plany zawsze były relatywnie ambitne, natomiast no, realia pokazywały zupełnie co innego, systematyczny spadek wydobycia. I proszę Państwa, w obecnych realiach, gdyby nie to, że to wydobycie, bo ja jestem w stanie zrozumieć odchodzenie od węgla, natomiast racjonalne, w sensie takim, że wydobycie maleje w tempie takim samym, w jakim maleje zapotrzebowanie, czyli że cały czas zaopatrujemy rynek krajowy węglem krajowym. Natomiast to, co się działo w ostatnich latach, to było zjawisko takie, gdzie wydobycie malało znacznie szybciej niż zapotrzebowanie krajowe na węgiel. Stąd uzależnienie się naszej gospodarki od importu. A widzimy, jakie w pewnych warunkach mogą być tego reperkusje. To tyle z mojej strony. Bardzo serdecznie dziękuję. Jeszcze raz dziękuję panu posłowi za zaproszenie.